Tutaj przed sekundą mieliśmy, proszę Państwa, o przekupywaniu się, że niemieckie partie to wciągają ludzi, bo im coś, jakieś pieniądze dają, prezenty, a dlaczego Polaków na to nie stać? I takie, wiesz, dyskusje. Ja mówię, to przecież miłości nie kupisz za pieniądze do czegoś tam. No, o pewnych rzeczach się nie powinno mówić, o handlu takimi rzeczami. No ale widzisz, o, Żydzisko, wiesz, a tak, tak, bo Polacy biedni, bo to i kontynuuje. I dał się wciągnąć w dyskusję. Po co? Obrzydliwe, nie? Obrzydliwe. Bocianowa. Odchudzenie administracji. Bocianowa. Jęczyku. Wydaje mi się, że w tej chwili, po pierwsze, ten klincz, w którym
się znajduje polska polityka centralna, zresztą Kukiz do tego kilkakrotnie się odwoływał, powoduje, że raczej ta formacja będzie w tych wyborach odgrywała... Polska jest chamska. Na pewno Polska, nie ma tak się struktur lokalnych, które przeprowadzą kampanię, a to nie jest wiadomo istotne w wyborach samorządowych. Na pewno formacja, która ma gorsze albo podobne notowania w sondażach ogólnopolskich, czyli PSL, jest tutaj dużo silniej osadzona, bo nie trudno pokazać na tych swoich postulatach lepszej kontroli władzy, przeglądu kadr, czy wprowadzenia instytucji referendum bezprawowego zyskać tutaj pole w stosunku do dwóch wielkich machin partyjnych i tych świetnie osadzonych w samorządach PSL-owskich. To na co może w takim razie liczyć Kukiz 15 w tych wyborach? Na pewno może liczyć na aktywizm swoich i jakby trafność wyborów, jeżeli chodzi o swoich prezydentów, znaczy kandydatów na prezydentów. Mówią, tak? Że Kukiz ta wariat, po prostu rzeczywiście. Kandydatów. No, nie ma tam jakichś takich nazwisk, które mogą powalczyć w dużych miastach. No nie wiem, co Frizzel za pieniądze, a tu można na wariata, wiesz. Muszą zaznaczyć swoją obecność, muszą walczyć do ostatniego dnia kampanii, bo to w samorządach często mamy do czynienia z niespodziankami, które potem procentują w polityce ogólnopolskiej. Powtórka programu. Autopromocja. Przed warszawską szkołą spłonął samochód z plakatami antyaborcyjnymi. Czy to nowa strategia lewicy? Czy aborcyjna lewica chce wymusić na obrońcach życia całkowite milczenie? I czy to jedyny sposób agresji werbalnej i niewerbalnej kierowanej przeciwko obrońcom życia? O tym będę rozmawiał z moim gościem, a jest nim Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro Prawo do Życia. To wszystko w środę po 20 w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Tomasz Terlikowski. Autopromocja. Poniedziałek, mamy jesień przede wszystkim, mamy opady. O pogodzie to dzisiaj chyba bardziej pomilczymy niż poopowiadamy. Na termometrze mapy pogodowe przede mną od 8 do 10 stopni. Szczegóły po informacjach dnia, a one właśnie rozpoczną nasze spotkanie. Spotkanie od 6 do 9. Grzegorz Szczątczak, nisko się kłaniam. Zapraszam, by byli Państwo z nami w poniedziałek. Ten poniedziałek to 24 dzień września. 6 minęła, zatem oficjalnie to Polskie Radio 24. Zapraszam na informacje dnia. Anna Kowalik-Rankati. Premier i minister rolnictwa na święcie wdzięczni polskiej wsi mówili m.in. o programach wsparcia rolników. Po uśmiech Marysi Polskie Radio rozpoczyna akcję zbierania funduszy na leczenie 5-letniej dziewczynki z guzem mózgu. Po wizycie na Litwie papież leci dziś na Łotwę. To 3 dzień pielgrzymki do krajów bałtyckich. No to interesuje się. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla rolę mieszkańców wsi w budowaniu wolnej, silnej Polski. Szef rządu wziął udział w pierwszym ogólnopolskim święcie wdzięczni polskiej wsi w Wąwolnicy, niedaleko Lublina. Szef rządu tłumaczył, że rolnicy potrzebują wsparcia państwa. Na szczególną pomoc będą mogły liczyć koła gospodyń wiejskich, dzięki którym przetrwały zwyczaje i tradycja. Bardzo szybki proces rejestracji dla tych, którzy będą chcieli się zarejestrować. Minimum formalności, ale również zasilenie pieniężne, stałe wsparcie, co najmniej 3000 zł dla koła gospodyń wiejskich. Ulgi podatkowe dla tych, którzy będą chcieli sprzedawać te swoje wyroby. Jolanta Morek, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Józefowie nad Wisłą, przekonuje, że koła odgrywają niezwykle ważną rolę. Cieszymy się, że możemy promować naszą miejscowość, okolice. Szczególnie promujemy Żarówkę Józefowską, bo nasz teren jest jabłkowy, nasze sady są wspaniałe. Podczas pierwszego ogólnopolskiego święta wdzięczni polskiej wsi wręczono wyróżnienia i odznaki zasłużone dla rolników. Z Wąwolnicy Anna Orzeł, Polskie Radio. W Polskim Radiu 24 mam dziś kolejna z cyklu debat przed wyborami samorządowymi. Po 9 będziemy w Gdańsku, gdzie opozor prezydenta miasta walczy 6 kandydatów. Debata organizowana jest wspólnie z Radiem Gdańsk. Dyskusję poprowadzą Krzysztof Świątek z Polskiego Radia 24 i Beata Gwoździewicz z Radia Gdańsk. Polskie Radio rozpoczyna akcję charytatywną Po uśmiech Marysi. Celem jest zebranie funduszy na leczenie 5-letniej dziewczynki, która zachorowała na guza mózgu, glejaka wielopostaciowego o 4 stopniu złośliwości.
Choroba Marysi została wykryta ponad 2 miesiące temu, mówi mama dziewczynki Anna Mituła. 9 lipca u Marysi zdiagnozowano guza mózgu. Po wyniku histopatologicznym dowiedzieliśmy się, że jest to nowotwór złośliwy glejak 4. stopnia. Leczenie w Polsce okazało się nieskuteczne. Rodzice Marysi, chcąc ratować życie jedynej córeczki, zdecydowali się na eksperymentalną terapię w klinice w Meksyku. Całkowity koszt leczenia to 900 tysięcy złotych. Brakuje jeszcze około 500 000. Polskie Radio włączyło się w pomoc i podjęło współpracę z Fundacją Się Pomaga, która założyła stronę poświęconą Marysi na potrzeby zbiórki. Od piątku 14 września zebrano już ponad 110 tysięcy złotych. Mama dziewczynki ma nadzieję, że uda się zgromadzić całą kwotę potrzebną na leczenie. Pomimo choroby Marysi nie widać po niej tego, tak? Jest naprawdę pełna energii, uśmiechnięta, chętna do zabawy. Pomimo tego, że jest chora, to mamy nadzieję, że ten uśmiech nie zgaśnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Aby wesprzeć Marysię, można wysłać SMS o treści radio pod numer 72365, koszt 2,46 zł, w tym VAT, lub wejść na stronę www.siepomaga.pl, licytacje po uśmiech Marysi. Trzeciego dnia pielgrzymki do krajów bałtyckich papież Franciszek odwiedzi dziś Łotwę. Rano spotka się z przedstawicielami władz kraju, a późnym popołudniem poleci do Agłony, gdzie odprawi mszę świętą. A wczoraj papież Franciszek odprawił uroczystą mszę w Kownie. Po południu natomiast modlił się w Muzeum Okupacji i Walk o Wolność. Papież podczas homilii przypomniał o tym, że minione pokolenia były doświadczane tragediami okupacji, deportacji oraz donosicielstwa i zdrady. Kaunas. Kowno zna tę rzeczywistość. Cała Litwa może zaświadczyć o tym ze zgrozą na wspomnienie choćby tylko Syberii lub getta w Wilnie i Kownie czy innych miastach. Ojciec Święty zapytał też retorycznie, kim będą najmniejsi i najbiedniejsi spośród wszystkich, których winniśmy przyjąć w 100. rocznicę niepodległości, i zasugerował, że może są to mniejszości etniczne lub bezrobotni. Po mszy świętej w Kownie Franciszek spotkał się z kapłanami, zakonnikami oraz seminarzystami w Bazylice Katedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Stamtąd papież przejechał do Wilna, gdzie zatrzymał się na krótką modlitwę koło pomnika ofiar wileńskiego getta. Następnie papież odwiedził Muzeum Okupacji i Walk o Wolność na Wileńskich Łukiszkach. Miejsce to w czasach Związku Radzieckiego było siedzibą KGB. W celach, w których więziono i torturowano, papież modlił się za ofiary reżimu sowieckiego, wśród których byli także księża. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Polscy siatkarze awansowali do najlepszej szóstki mistrzostw świata. Biało-czerwoni pokonali w Warnie Serbię 3-0. Był to ostatni mecz drugiej rundy turnieju, który rozgrywany jest w Bułgarii i we Włoszech. Zagraliśmy jak prawdziwa drużyna, mówił po meczu przyjmujący naszej drużyny Artur Szalpuk. Walczyliśmy, wiedzieliśmy, o co walczymy. Myślę, że było to widać i udało się wygrać. Myślę, że ten awans mogliśmy zapewnić sobie dużo wcześniej, bez tych zbędnych różnych przygód. Jesteśmy w szóstce, no i teraz to wszystko, co się wydarzyło w drugiej rundzie, myślę, że traci jakieś znaczenie. W trzeciej rundzie Polacy, którzy bronią tytułu, Serbowie, a także Brazylijczycy, Amerykanie, Włosi i Rosjanie będą rywalizować w Turynie. Dziś losowanie grup. No nie mogę, chłopcy, to może pomilczmy przez chwilę? Posłuchajmy tego deszczu w tle, albo otwórzmy okno i posłuchajmy tego deszczu, byle tylko państwo za mocno nie zmoknęli, a to niestety dzisiaj dotyczy połowy Polski, tak w pasie od Olsztyna, przez Warszawę, Kielce, Kraków, po Zakopane, wszystko co na wschód od tej linii, czyli cała wschodnia Polska. Proszę państwa, to jest taka stacja, że miejscami, ale też leje. Oni gadają, nawet może i za darmo, ale liczą na pieniądze dla kogoś, jest. Dla wnuku, dla prawnuku. I 8 stopni, trochę więcej chmur nad Poznaniem. 9, to tak już jest, dla wnuku, dla prawnuku. 9 w Opolu, 8. Aha. Temperatura poranku, drodzy państwo, jesień zdecydowanie się zaczęła. W tej części przykrytej chmurami trochę cieplej jest tylko w Rzeszowie, w Przemyślu, o poranku 10 stopni. Najcieplej w tej chwili na środkowym wybrzeżu Koszalin notuje 11 stopni o poranku. Jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? No tych stopni dużo więcej nie będzie. Najcieplejszym momencie dnia w Szczecinie 13, 12 w Koszalinie, 12 w Poznaniu, 13 w Łodzi, 12 w Katowicach, 13 w Warszawie i 12 w Lublinie. Wyrównana temperatura. Wszędzie też dzisiaj demokratycznie będzie padać deszcz. I taka to prognoza na poniedziałek. Polskie Radio.
Radio 24. Słowem wszystko. A ten poniedziałek to 24 dzień września, 267 dzień roku. Słońce w znaku wagi wzejdzie 25 minut po godzinie 6, ale dzisiaj tylko na wiarę bierzemy to, że wzejdzie, bo tego słońca raczej nie zobaczymy. Zajdzie o 18.30. Dzień będzie trwał 12 godzin i 5 minut. Imieniny obchodzą Gerard, Herman, Maria, Rupert, Teodor i Tomira. Najlepsze życzenia od Polskiego Radia 24. 7,5 minuty po godzinie 6. Grzegorz Szwątczak, raz jeszcze dzień dobry. Zaczynamy. Kalendarium historyczne. Września 1914 roku urodził się Andrzej Panufnik, kompozytor i dyrygent. Jego muzyka, choć mało znana w Polsce, przez lata była doceniana za granicą. Za twórczość przywołującą tragizm polskiej historii brytyjska królowa uhonorowała kompozytora tytułem szlacheckim. Nie mogąc pogodzić się z narzuconymi przez komunistów ograniczeniami swobód twórczych, kompozytor w 1954 roku opuścił Polskę i wyjechał do Anglii. Ojczyznę odwiedził dopiero w 1990 roku na zaproszenie festiwalu Warszawska Jesień. W rozmowie z Polskim Radiem mówił o swojej emigracyjnej twórczości. Muzyka, jaką pisałem na emigracji, była zawsze związana blisko z Polską. Ze względu na jej charakter nie będzie chyba nieskromnością stwierdzenie, że ja także, przebywając poza krajem, próbowałem robić to samo, co krajowa opozycja antykomunistyczna. Budzić poczucie tożsamości narodowej. Andrzej Panufnik zmarł 27 października 1991 roku. Budownictwo nie nadąża za przyrostem. Kłopoty ciąży w pewnym stopniu nowa tysiąclatka imienia Janka Krasickiego. Ale szkół jest ciągle mało, za mało. Dlatego 60 lat temu Władysław Gomułka po raz pierwszy rzucił hasło budowy tysiąca szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, faktyczny przywódca kraju, miał oczywiście na myśli tysiąclecie państwa polskiego i oficjalne obchody organizowane jako przeciwwaga dla kościelnego millennium chrztu. Do dziś większość z 1417 powstałych wtedy szkół jest znakomicie rozpoznawalna. Były to dwu- lub trzykątne kondygnacyjne pawilony z liniami dużych okien określających sale lekcyjne. W związku z trwającą wówczas zimną wojną i obawami o bombardowania w przypadku wybuchu krwawego konfliktu, wiele budynków wyposażono w schrony przeciwlotnicze. Według powtarzanych plotek w razie wojny szkoły miano zamienić na polowe szpitale. Kalendarium historyczne. Że w wielu regionach te tysiąclatki, czyli szkoły, tysiąc szkół na tysiąclecie ciągle dobrze się trzymają. Niektórych bez remontów no już trochę podupadły. To było kalendarium historyczne, które przygotowała Elwira Kaganowicz, a teraz powiemy o tym, co dziś nas czeka, przynajmniej do 9. Kukiz 15 i plan na wybory samorządowe. Cały nasz plan powinien opierać się na trzech filarach. To jest na jawności, na zrównoważonych budżetach oraz na narzędziach demokracji bezpośredniej. Tak, więcej na temat tych trzech filarów za moment w poranku. Platforma Obywatelska za to o prawach kobiet. To, co rząd PiS-u robi z prawami kobiet, jeżeli ich nie respektuje, jeżeli likwiduje program in vitro, jeżeli likwiduje edukację równościową, to my w samorządzie zadbamy o to, żeby to był nasz absolutny priorytet. No to już państwo wiedzą, że będzie trochę wyborczo w poranku, w poniedziałkowym poranku 11,5 minuty po godzinie 6. Teraz zaglądamy do gazet. Prasy. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Rośnie pula na lekarstwa. NFZ będzie co roku przeznaczał tę samą część budżetu na refundację farmaceutyków. Obecnie określone są tylko maksymalne wydatki na ten cel. Minimum nie ma, szczególnie źle pod względem dostępu do leków jest w hematologii. Więcej na ten temat na pierwszej stronie. Rząd chce zlikwidować zatory płatnicze. PiS myśli, jak mocno upiąć kark. To też tytuły z pierwszej strony Dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie Wyborczej Wojciech Smarzowski. Ja w swojej pysze myślałem, że w tym roku nagrodę wręczy mi prezes Telewizji Polskiej. Mówił Wojciech Smarzowski w Gdyni. Rząd da na drogi. Po uważaniu premier Mateusz Morawiecki osobiście zdecyduje, która gmina i powiat dostanie pieniądze na inwestycje drogowe. Przewiduje
projekt ustawy o funduszu dróg samorządowych. To wyborcze na pierwszej stronie. Polska The Times pyta, co dalej ze szlachetną paczką. Czy ta idea pomocy przetrwa? Ksiądz Jacek Stryczek po publikacjach prasowych Onetu zrezygnował z funkcji prezesa Fundacji Wiosna. Co dalej? No, to jest dobre pytanie. Na pierwszej stronie też Piotr Zaremba-Kler. Zamiast rozmowy o filmie mamy debatę. No i Gazeta Polska codziennie uczciliśmy stulecie niepodległości. Zdjęcia ze zjazdu klubów Gazety Polskiej Europy Zachodniej uhonorowane nagrodami. To wszystko w gazetach. Jeszcze tygodniki są oczywiście, ale do nich już w tym momencie... Tak, w tym momencie już nie zdążymy. Ale wrócimy, obiecuję. Słowem wszystko. No to ta wyborcza tematyka o poniedziałku. Polsko, potrafisz Polsko właściwie pod takim hasłem w Warszawskim Teatrze Polskim odbyła się konwencja samorządowa ruchu Kukiz 15. Do stolicy przyjechało kilkuset zwolenników. Za pieniądze, wszystko za pieniądze. Miast z ramienia Kukiz 15 była na też mikrofonem Martyna Szczakowska. Konwencja rozpoczęła się od przemówienia lidera ruchu Pawła Kukiza, który mówił przede wszystkim o potrzebie odpartyjniania samorządów i o trzech głównych założeniach. Ten cały nasz plan powinien opierać się na trzech filarach. To jest na jawności, na zrównoważonych budżetach oraz na narzędziach demokracji bezpośredniej. Jawność według Kukiza przejawia się między innymi w jawnych umowach. Zrównoważone budżety zakładają zakaz zadłużania miast, a narzędzia demokracji bezpośredniej to między innymi powszechne referenda. W tym dniu referendalnym na przykład obywatele powinni się wypowiedzieć na temat planowanego budżetu. Obywatele powinni decydować, czy chcą w miejscowości swojej basen na przykład, czy wolą mieć drogi, a nie brodzić po płocie. To od obywateli przede wszystkim zależy, na co będą szły ich pieniądze. Bo to są nasze pieniądze, obywatelskie pieniądze. Powinniśmy zakaz zadłużania miast. To, co ja mówię, że nie będą dawać ludziom pożyczek, nie będą stwarzać takich sytuacji, aby ludziom pożyczki dawano. Zakaz zadłużania miast. Te firmy, proszę Państwa, AASA Lichwiarska, Profikredyt Lichwiarska, Takto Finanse, Krofinanse, lichwiarskie firmy będą zakazane, bo ludzie nie mogą płacić na lichwę, nie mogą 2-3 razy więcej płacić. Zakaz brania pożyczek, zakaz wyjazdu do Londynu. Po co mają poniewierać Polakami, prawda? Każde wybory. Od wyborów w najmniejszej gminie do wyborów na najwyższe stanowisko w Rzeczypospolitej.